Słuchajcie, teraz powiem bardzo trudną rzecz. Nawet prawidłowa cytologia nie daje Wam gwarancji, że nie rozwija się już stan przedrakowy. To jest możliwe, bo czułość cytologii klasycznej to 50%, czułość tej lepszej, dokładniejszej cytologii, czyli płynnej LBC, to do 70-80%. Dlatego nie zdziwcie się, że coraz częściej Wasz ginekolog zaproponuje Wam test na HPV i warto go wykonywać, bo mam już w tym roku kilka pacjentek, które miały prawidłową cytologię, zrobiliśmy test na HPV, wyszedł wirus wysokoonkogenny, jeden z tych trzech najgorszych, a pamiętajcie, że jest to wirus 16, 18, 31 i w takiej oto sytuacji przy prawidłowej cytologii, przy wirusie HPV pobrałem wycinki w kolposkopii, okazało się, że pacjentka ma już, słuchajcie, stan przedrakowy przy prawidłowej cytologii. Na szczęście na czas wykonaliśmy badania, wykonaliśmy zabieg elektrokonizacji, czyli usunięcia chorego fragmentu szyjki macicy, ale tylko małej części tej szyjki macicy. I dziś po 6 miesiącach optymistyczna wiadomość. Pacjentka dzwoni do mnie, doktorze, jest super, nie mam wirusa HPV, udało się, jestem bardzo szczęśliwa. Ta pacjentka dodała jeszcze, że opowie o tym wszystkim swoim koleżankom, żeby badały się i żeby wykonywały test na HPV, bo pamiętajcie, że wtedy macie 3 do 5 lat pewności, że nic się nie wydarzy, jeśli chodzi o szyjkę macicy. To oczywiście nie zwalnia Was z wizyty corocznej u ginekologa, bo mamy jeszcze mnóstwo nowotworów, jest rak jajnika, rak endometrium, ale przynajmniej w tym, co możemy, czyli profilaktyka raka szyjki macicy, możecie zrobić bardzo wiele, dlatego róbmy testy na HPV. Nazywam się Wojtek Komola, jestem ginekologiem. Spotkacie mnie w Centrum Femimea na Bielanach Wrocławskich.